instead of going back, just let it happen. Od pewnego czasu bardzo mocno funkcjonuje Ohad Naharin jako twórca, jako propagator pewnej formy ruchu, którą nazwał gagą. Gaga jest kolejną z tak zwanych technik ruchu, które od lat 60. są rozwijane w rozmaitych miejscach na świecie, które badają ruchomość naszego ciała, odkrywają jego ruchomości, odkrywają ich wyrazowość, estetyczność, funkcjonalność. Te odkrycia działają trochę terapeutycznie, ponieważ pozwalają nam na pewnego rodzaju zgodność naszej myśli i aktywności naszego ciała. Oglądając film, w pewnym sensie rozumiem, skąd jest ta gaga. To znaczy, skąd się pojawiła ta technika. To znaczy, jest to jego indywidualne myślenie o ciele. To jest to odkrywanie ciała, które już nie jest tak plastyczne, nie jest tak modalne, nie jest tak ustawialne, jak ciało dziecka poddające się pewnego rodzaju rygorowi. Teraz to ciało musi zrozumieć swój ruch, musi zrozumieć, dlaczego się rusza. Fenomen Ohada Naharina, charyzma, umiejętność przyciągania ludzi, to są dwie jakby spójne ze sobą rzeczy. Wydaje mi się, że też jego droga życiowa, to, że właśnie wyszedł z tego kibucu, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych, miał styczność z największymi choreografami, którzy tworzyli nowy taniec w Stanach Zjednoczonych, ale jednak chciał wrócić do domu i chciał ten język rozwijać u siebie. Myślę, że jego fenomen też polega na tym, że on naprawdę kocha ludzi. On naprawdę jest ludźmi zainteresowany. To, co mówi w trakcie filmu, że rzeczywiście szuka wśród tego ogromnego grona tancerzy, którzy przyjeżdżają do niego na audycję, to nie jest tak, że on pomija kogokolwiek. On naprawdę każdemu się przygląda, szuka bardzo konkretnych, bardzo przyciągających też osobowości, ale on jest przede wszystkim zainteresowany człowiekiem i zainteresowany też jego potencjałem, tym, co jest pozamykane, tym, co można otworzyć, tak jak sam to określa. Do you want to dance? Próba chyba stworzenia takiego stanu pośredniego między tym, co jest na sali kinowej, co dają nam filmy, po których wychodzimy, i żeby nie mieć tego zderzenia z rzeczywistością, z tym realizmem, tą prawdą jakby o otoczeniu naszym, to proponujemy właściwie takie łagodniejsze prześlizgiwanie się przez jakiś taki mentalny czyściec, taki margines wyciszenia albo emocji, albo intelektu. Wymyśliliśmy taką przestrzeń, która zresztą nie jest żadnym odkryciem. Wiadomo, tak działa muzyka, tak działa światło, tak działa kolor, że człowiek po prostu bardzo odpoczywa i gdzieś tam dochodzi do siebie. Używaliśmy między sobą takiego słowa, które bardzo nam się spodobało, desensytyzacja, które jest pojęciem psychologicznym i oznacza takie odtraumatyzowanie, takie po prostu dojście do własnego spokoju wewnętrznego. Się znajdujemy w środku przestrzeni dźwiękowej. Ten dźwięk jest naokoło nas i z każdej strony jest inny. I jeżeli ktoś nie przetestował jak gdyby różnicę między jednym a drugim, zapraszam, niech przyjdzie i niech zobaczy, co się dzieje, jak nasze zmysły niesamowicie reagują. To jest tak przygotowane, wielokanałowo, otacza nas. Jesteśmy w samym środku dźwięku. A żeby było łatwiej się zanurzyć, to potrzebna jest jakaś nastrojowość, czy którą uzyskuje się światłem, przyciemnieniem. A żeby temu dopomóc, przydają się miejsca bardziej leżące, gdzieś, gdzie można przysiąść, gdzie można właśnie się położyć, bo ta przestrzeń i muzyka i wszystko tak wycisza i tak uspokaja, że można nawet zasnąć. Nikt tu nie musi być, ale można tędy przejść do rzeczywistości.